Maja Rutkowski zdradza faktowi swoje sposoby na oszczędzanie. Wstaję o 4 rano, by pomyć podłogi, korzystam z diety pudełkowej, by nie marnować jedzenia. Maja i Krzysztof Rutkowscy żyją wprawdzie w luksusach i lubią otaczać się drogimi rzeczami, ale o oszczędzaniu też wiedzą sporo. Maja Rutkowski w rozmowie z Faktem zdradziła, jakimi sposobami dba o dobry stan domowego budżetu. Staramy się żyć normalnie. Wiem, że można rozdrwonić miliony i zostać bez przysłowiowego grosza, mówi nam pani detektyw. Rutkowscy mają kilka posiadłości, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Okazuje się, że gdy przychodzi do utrzymania ich w czystości i porządku, Maja Rutkowski zajmuje się tym na własną rękę. Ja od lat sama zajmuję się domem. Choć przy ostatnich porządkach, przez to, że na utrzymaniu mamy kilka domów i mieszkań, stwierdziłam, że to za dużo dla jednej osoby, zwierza się Faktowi żona Krzysztofa Rutkowskiego. Przy pracy jako detektyw na pełnych obrotach, Maja Rutkowski nie zapomina również o pomocy potrzebującej rodzinie. Opiekuje się też od roku wujkiem w starszym wieku, który mieszka w jednym z naszych mieszkań. Kiedy przyjeżdżam do niego z obiadem, zawsze jest coś do posprzątania. Trzeba przecież wytrzeć stół, posprzątać łazienkę, zmienić pościel, zrobić pranie, dodaje. Maja Rutkowski o ekonomicznym podejściu do życia. Małżonkowie kilka lat temu kupili dom w Grecji. Nawet wybrawszy się na urlop, Maja Rutkowski nie zamierzała korzystać z usług pań sprzątających. W naszym domu w Grecji też wolę posprzątać sama, wstać o 4 rano, pomyć podłogi czy wstawić pranie, zamiast kazać komuś robić to za mnie. Jestem bardzo przemęczona. Przez 3 miesiące nie miałam czasu iść na mój ukochany trening, ale wkrótce wracam do regularnego trybu życia, twierdzi. Na co dzień, rodzina Rutkowskich może nie żyje wyjątkowo tanio, ale stara się jak najmniej marnować. My na co dzień naprawdę żyjemy ekonomicznie. Ja nie gotuję, nie zmywam, ponieważ jedzenie dla mnie i dla całej rodziny przygotowuje catering dietetyczny. Dla mnie to oszczędność czasu, ale również pieniędzy, bo porcje są wydzielone i nic się nie marnuje. A przecież w większości polskich domów z lodówek wyrzuca się tony zepsutego jedzenia i nawet nie chcę myśleć, ile pieniędzy. Stwierdza w rozmowie z Faktem Maja Rutkowski. Maja Rutkowski chce zwolnić tempo, 4 lata temu kupiliśmy dom w Grecji i przez cały ten czas nie mogliśmy tam jechać. Maja Rutkowski wraz z mężem prężnie działa w agencji detektywistycznej i większość swojego czasu spędza w pracy. Choć to jej pasja, Rutkowski zdaje sobie sprawę z tego, że życie zaczyna przelatywać jej między palcami. Z każdym dniem chcę być lepszym człowiekiem i ciągle coś w swoim życiu zmieniam. Teraz też jest ten moment. Chciałabym delikatnie zwolnić, bo nie mogę spać 40 minut na dobę, tak jak zdarza mi się to ostatnio, mówi. Mam dla kogo żyć i tworzyć. Dwoje wspaniałych dzieci do wychowania, które mnie potrzebują, a ja kocham ich ponad wszystko. Największym luksusem dla mnie jest czas spędzany z nimi. Z tych powodów rozważam poszukanie odpowiedniej osoby, która pomoże mi zająć się domami i choć trochę mnie odciąży, dodaje.
Nawet domem w Grecji, który zakupili kilka lat temu, ani Krzysztof, ani Maja nie zdążyli się nacieszyć. My nie mamy kiedy jeździć na wakacje. 4 lata temu kupiliśmy w Grecji dom. Przez cały ten czas nie mogliśmy do niego jechać, bo wiecznie byliśmy w pracy. Pierwszy raz byłam tam w lipcu tego roku z dziećmi. Mam takie postanowienie, żeby z nowym rokiem każdego miesiąca latać do Grecji na romantyczne weekendy z mężem. Nowy dom rozpoczyna nowy rozdział w naszym życiu. Będę chciała zmienić wiele rzeczy. Przede wszystkim mieć wiele czasu dla siebie i swoich bliskich. Tego sobie życzę, skwitowała Maja Rutkowska.